Przez mury przedarła się wieść o odjeździe pana Sapiechy, ale nadzieja, że wskutek jego odjazdu kroki nieprzyjacielskie zostaną zaniechane krótko trwała, gdyż przeciwnie, w półkach pieszych znać było ruch jakiś niezwyczajny. Upłynęło jednak kilka dni dość spokojnie, bo zamiar wysadzenia bramy petardą spełzł na niczym. Lecz nadszedł 31 grudnia, w którym tylko zapadająca noc mogła przeszkodzić oblegającym. Widocznie bowiem gotowali coś przeciw zamkowi. Jeśli nie szturm, to przynajmniej nowy atak dział na nadwątlone mury. Dzień miał się ku schyłkowi. Książę leżał w sali tak zwanej rogowej, położonej w zachodniej części zamku. Na ogromnym kominie paliły się całe, smoliste karpy sosnowe, rzucając żywy blask na białe i dość puste ściany. Książę leżał na wznak, na tureckiej sofie wysuniętej umyślnie na środek komnaty, aby ciepło płomieni mogło do niej dochodzić. Bliżej komina, nieco w cieniu, spał na kobierczyku paś. Koło księcia zaś siedzieli, drzemiąc na krzesłach, pani Jakimowiczowa, niegdyś dozorczyni frau w Kiejdanach, drugi paś, medyk, a zarazem astrolog książęcy i harłamp. Ten ostatni bowiem nie opuścił księcia, chociaż z dawnych wojskowych został przy nim prawie sam jeden. Gorzka to była służba, bo serce i dusza starego towarzysza były właśnie za murami tykocińskimi, w obozie sapiechy. Jednakże trwał wiernie przy dawnym wodzu. Biedne żołnierzysko wychudło z głodu i niewczasów jak kościotrup. Z twarzy jego został tylko nos, który teraz wydawał się jeszcze większy, i wąsy jak wiechy. Ubrany był w zbroję całkowitą, pancerz na ramienniki i misiurkę z drucianym czepcem, który spływał mu na ramiona. Żelazne karwasze świeciły mu na łokciach, bo tylko co był wrócił z murów, na które przed chwilą wychodził patrzeć, co się dzieje, i na których co dzień szukał śmierci. Teraz zaś zdrzemnął się ze znużenia, choć książę rzęził straszliwie, jakby konać poczuł, i choć wiatr wył i gwizdał na zewnątrz. Nagle... Krótkie drgania poczęły wstrząsać olbrzymim ciałem Radziwiła i przestał rzęzić. Zbudzili się zaraz ci, którzy go otaczali i poczęli patrzeć bystro naprzód na niego, potem na siebie. Lecz on rzekł, jakoby mi ktoś z piersi zlazł. Lżej mi. Potem zwrócił nieco głowę, począł patrzeć uważnie ku drzwiom. Na koniec ozwał się „Harlamb, sługa waszej książęcej mości. – A czego tu Stachowicz chce? Pod biednym harłampem zadygotały nogi, bo o ile nieustraszony był w boju, o tyle zabobonny, więc obejrzał się szybko i rzekł przytłumionym głosem – Stachowicza tu nie masz. Wasza książęca mość kazał go w kiejdanach rozstrzelać. Książę przymknął oczy i nie odpowiedział ani słowa. Przez jakiś czas słychać tylko było żałosne i przeciągłe wycie wichru. Płacz ludzki w tym wichrze słychać, rzekł znów książę, otwierając całkiem przytomnie oczy. Ale ja mnie sprowadzał Szwedów, Jenoradziejowski. A gdy nikt nie odpowiadał, po małej chwili dodał: On najwięcej winien. On najwięcej winien. On najwięcej winien. I jakaś otucha wstąpiła mu do piersi, jak gdyby uradowało go wspomnienie, że był ktoś od niego winniejszy. Wkrótce jednak inne cięższe myśli musiały mu przyjść do głowy, bo twarz mu pociemniała i powtórzył kilkakrotnie: Jezus Jezus! Jezus! I znowu napadła Go duszność. Począł rzęzić jeszcze straszniej niż poprzednio. Tymczasem z zewnątrz doszły odgłosy wystrzałów muszkietowych, zrazu rzadkich, potem coraz gęstszych, ale wśród zamieci śnieżnej i wycia wichru nie brzmiały zbyt głośno. I można było myśleć, że to rozlegają się jakieś ustawiczne stukania do bramy. Biją się, rzekł medyk książęcy. Jako zwyczajnie, odpowiedział Harłamp. Ludzie marzną w zamieci, to wolą się bić dla rozgrzewki. Szósty już dzień tego wichru i śniegu, odpowiedział medyk. Wielkie zmiany przyjdą w tym królestwie, bo niezwyczajna to rzecz. Na to odrzekł Harłamp. Daj je Boże. Nie stanie się nic gorszego. Dalszą rozmowę przerwał im książę, na którego znów przyszła ulga. Harłamp, sługa waszej książęcej mości. Czy mi się ze słabości tak wydaje? Czy też oskierko parę dni temu chciał petardą bramę wysadzać? Chciał, wasza książęca mość, ale Szwedzi petardę porwali i sam nieszkodliwie postrzelon, a sapierzyńcy odbici. Jeżeli nieszkodliwie, to znów będzie tentował. A który dziś dzień? Ostatni grudnia, wasza książęca mość. Boże, bądź miłości w duszy mojej. Nie dożyję już nowego roku. Dawno mi przepowiadano, iż w każdym piątym roku śmierć stoi koło mnie. Bóg łaskaw, wasza książęca mość. Bóg jest z panem Sapiechą, odpowiedział książę głucho. Nagle począł się oglądać i rzekł: Zimno na mnie od niej idzie. Nie widzę jej, ale czuję, że ona tu jest. Kto taki wasza książęca mość? Śmierć! W imię ojca i syna i ducha świętego! Nastała chwila milczenia. Słychać tylko było szept pacierzy, odmawianych przez panią Jakimowiczową. Powiedzcie, ozwał się książę przerywanym głosem, zaliwy naprawdę wierzycie, że poza waszą wiarą nikt zbawion być nie może? I w godzinę śmierci można jeszcze od błędów rewokować, odrzekł Harłamp. Odgłosy wystrzałów stały się w tej chwili jeszcze gęstsze. Huk dział począł wstrząsać szybami, które za każdym razem odpowiadały żałosnym dźwięczeniem. Książę słuchał czas jakiś spokojnie, po czym uniósł się z lekka na wezgłowiu, zwolna oczy poczęły się rozszerzać, źrenice błyskać. Siadł. Przez chwilę trzymał rękoma głowę, nagle krzyknął jak w obłąkaniu. Bogusław, bogusław! Bogusław! Harłamp wybiegł jak szalony z komnaty. Zamek cały trząsł się i dygotał od huku dział. Nagle dał się słyszeć krzyk kilku tysięcy głosów, po czym targnęło coś z okropnym łomotem ścianami, aż głównie węgle z komina wysypały się na posadzkę. Jednocześnie harłamp wpadł z powrotem do sali. Sapierzyńscy bramę wysadzili, krzyknął. Szwedzi uciekli do wieży. Nieprzyjaciel tuż! Wasza książęca mość! Dalsze słowa zamarły mu w ustach. Radziwił siedział na sofie z oczyma wyszłymi na wierzch. Otwartymi ustami łapał raz po raz powietrze, zęby miał wyszczerzone. Rękoma darł sofę, na której siedział, i patrząc z przerażeniem w głąb komnaty, krzyczał, a raczej chrapał między jednym oddechem a drugim. To Radziejowski. Ja nie. Ratunku, czego chcecie? Weźcie tak koronę! To Radziejowski! Ratujcie, ludzie! Jezus, Jezus, Mario! To były ostatnie słowa Radziwiła. Następnie porwała go straszliwa czkawka. Oczy wyszły mu jeszcze okropniej z oprawy. Wyprężył się, padł na wznak i pozostał bez ruchu. Skonał, rzekł medyk. Marii wzywał. Słyszeliście? Choć Kalwin, ozwała się pani Jakimowiczowa. Dorzućcie na ogień, rzekł do struchlałych paziów Harłamp. Sam zaś zbliżył się do trupa, przymknął mu powieki, za czym zdjął z pancerza złocisty obraz Boga Rodzicy, który na łańcuszku nosił i ułożywszy ręce Radziwiła na piersiach, włożył mu go między palce. Światło ognia odbiło się od złotego tła obrazu, a ów odblask padł na twarz wojewody i rozweselił ją tak, że nigdy nie wydawała się tak spokojna. Harłamp siadł obok ciała i, wsparłszy łokcie o kolana, ukrył oblicze w dłoniach. Milczenie przerywał tylko huk wystrzałów. Nagle stało się coś strasznego. Błysnęła naprzód okropna jasność. Zdawało się, że świat cały w ogień się zmienił, a jednocześnie niemal rozległ się taki huk, jakoby ziemia zapadała się pod zamkiem. Zachwiały się ściany, pułap zarysował się z przeraźliwym trzaskiem, okna wszystkie runęły na podłogę i szkło szyb rozbiło się w setne okruchy. Przez puste otwory okien wdarły się w tej chwili tumany śniegu, i wicher począł wyć ponuro w kątach sali. Wszyscy ludzie w komnacie będący. Padli twarzami na ziemię. Wszyscy o mieli ze strachu. Podniósł się pierwszy Harłamp i zaraz spojrzał na trupa wojewody. Ale trup leżał równo, spokojnie. Jeno obrazek złocisty przechylił się mu nieco w rękach. Harłamp odetchnął. Poprzednio był pewien, że to hurma szatanów wdarła się do sali po ciało książęce. Słowo stało się ciałem, rzekł. To Szwedzi musieli wysadzić prochami wieże i siebie. Lecz z zewnątrz nie dochodził żaden odgłos. Widocznie wojska sapierzyńskie stały w niemym podziwie, albo może w obawie, że cały zamek jest podminowany i że prochy kolejno wybuchać będą. Dorzućcie do ognia rzekł pacholentom Harłęb. I znów komnata zapłonęła jaskrawym, migotliwym światłem. Naokoło trwała cisza śmiertelna, jeno ogień syczał, jeno wicher wył, i śnieg walił coraz większy przez puste okna. Aż nareszcie zabrzmiały zmieszane głosy. Potem rozległ się brzęk ostróg i tupot licznych kroków. Drzwi od sali otworzyły się na rozcież i żołnierze wpadli do środka. Uczyniło się jasno od gołych szabel. I coraz to więcej postaci rycerskich, przybranych w hełmy, kapuzy, kołpaki, tłoczyło się przeze drzwi. Wielu niosło w rękach latarnie i ci świecili nimi, postępując ostrożnie, chociaż w komnacie widno było i tak od ognia. Na koniec z tłumu wyskoczył mały rycerz, cały w szmelcowanej zbroi i krzyknął – Gdzie wojewoda Wileński? – Tu – rzekł Harłamp, ukazując na ciało leżące na sofie. Pan Wołodyjowski spojrzał i rzekł – nie żyje. Nie żyje, nie żyje, poszedł głos z ust do ust. Nie żyje, zdrajca i sprzedawczyk. Tak jest, rzekł ponuro Harłamp. Ale jeśli sponiewieracie ciało jego i na szablach je rozniesiecie, źle uczynicie, bo najświętszej panny przed skonem wzywał i jej konterfekt w ręku dzierży. Słowa te wielkie uczyniły wrażenie. Krzyki umilkły. Natomiast żołnierze poczęli się zbliżać, obchodzić sofę i przypatrywać się nieboszczykowi. Ci, którzy mieli latarnie, świecili mu nimi w oczy, a on leżał olbrzymi, posępny, z hetmańskim majestatem w twarzy i zimną powagą śmierci. Żołnierze przychodzili kolejno, a między nimi i starszyzna. Zbliżył się więc Stankiewicz i dwaj skrzetuscy. I Horotkiewicz, i Jakub Kmicic, Josierko i, i pan Zagłoba. Prawda jest, rzekł cichym głosem pan Zagłoba, jakby bał się zbudzić księcia. Najświętszą pannę w rękach trzyma, i blask mu od niej na lica pada. To rzekłszy, zdjął kołpak z głowy. W tej chwili uczynili to wszyscy inni. Nastało milczenie, pełne szacunku, które przerwał wreszcie Wołodyjowski. Ach, rzekł. Już on na sądzie Bożym i ludzie nic do niego nie mają. Tu zwrócił się do harłampa. Lecz ty, nieszczęśniku, czemuś to dla niego ojczyzny i Pana odstąpił? Dawajcie go sam, ozwało się zaraz kilka głosów. Na to harłamp wstał i wyjąwszy szablisko, cisnął je z brzękiem na ziemię. Macie mnie, rozsiekajcie, rzekł. Nie odstąpiłem go razem z wami, gdy był potężny jako król, a potem nie godziło mi się go opuszczać, gdy był w mizerii, gdy nikt przy nim nie pozostał. Oj, nie utyłem na tej służbie, bom trzy dni już nic w gębie nie miał i nogi się chwieją pode mną. Ale macie mnie, rozsiekajcie, gdyż i do tego się przyznaję. Tu głos pana Harłampa zadrgał. żem go miłował. To rzekłszy, zatoczył się i byłby upadł. Ale Zagłoba otworzył mu ramiona, chwycił go, podtrzymał, a potem krzyczeć począł: Na żywy Bóg! Dajcie mu jeść i pić! Trafiło to wszystkim do serca, więc wzięto pana Harłampa pod ręce i wyprowadzono go zaraz z komnaty. Poczem i żołnierze poczęli ją kolejno opuszczać, żegnając się pobożnie. W drodze do kwatery pan Zagłoba rozważał coś w umyśle, zastanawiał się, chrząkał, nareszcie pociągnął za połę pana Wołodyjowskiego. Panie Michale, rzekł. A czego? Już mnie zawziętość na Radziwiła minęła. Co nieboszczyk, to nieboszczyk. Odpuszczam mu z serca, że na szyję moją nastawał. Przed Trybunałem On Niebieskim? Odrzekł Wołodyjowski. Otóż, otóż. Hmm. Żeby mu to co pomogło, dałbym zresztą i namsze, bo widzi mi się, że ma tam okrutnie kruchą sprawę. Bóg miłosierny, że miłosierny to miłosierny, ale ci on bez abominacji na heretyków patrzeć nie może. A to nie tylko heretyk, ale i zdrajca, Od co? Tu pan zagłoba zadarł głowę i począł spoglądać ku górze. Boję się, rzekł po chwili, żeby mi który szwed z tych, co się prochami wysadzili, na łeb nie zleciał. Bo że ich tam w niebie nie przyjęto, to pewna. Dobrzy, pachołkowie, rzekł z uznaniem pan Michał. Woleli zginąć niż się poddać. Mało takich żołnierzów w świecie. Po czym szli w milczeniu. Nagle pan Michał zatrzymał się. Bilewiczówny w zamku nie było, rzekł. A skąd wiesz? Pytałem o tych paziów. Bogusław ją wziął do taurogów. Oj, rzekł zagłoba. To jakby wilkowi korze powierzono. Ale to nie twoja rzecz. Tobie przeznaczona tamta pestka. Lwów od chwili przybycia króla zmienił się w istotną stolicę Rzeczypospolitej. Wraz z królem przybyła większa część biskupów z całego kraju i wszyscy ci świeccy senatorowie, którzy nie służyli nieprzyjacielowi. Wydane lauda zwołały również pod broń szlachtę województwa ruskiego i dalszych przyległych, która stanęła licznia zbrojno, z tym większą łatwością, że szwedów wcale w tych stronach nie było. Rosły też oczy i serca na widok tego pospolitego ruszenia, w niczym albowiem nie przypominało ono owego wielkopolskiego, które pod ujściem tak słabą stawiło nieprzyjacielowi zaporę. Przeciwnie, nadciągała tu groźna i wojownicza szlachta, z dziecka na koniu i w polach hodowana, wśród ciągłych napadów tatarskiej dziczy, przywykła do przelewu krwi i pożogi, lepiej władnąca szablą niż łaciną. Świeżo jeszcze wyćwiczyła ją chmielniczczyzna, siedm lat bez przerwy trwająca, tak, że nie było między nimi człowieka, który by tyle razy przynajmniej w ogniu nie był, ile sobie lat liczył. Coraz nowe ich roje przybywały do lwowa. Jedni ciągnęli od przepaścistych bieszczadów, inni z nad Prutu, Dniestru i Seretu. Którzy siedzieli na krętych do rzeczach dniestrowych, którzy siedzieli nad roztoczystym bochem których nad siniuchą nie starła złona ziemi inkursja chłopska, którzy na tatarskich rubieżach się ostali, ci wszyscy na głos pana dążyli teraz do Lwiego Grodu, aby stamtąd na nieznanego jeszcze nieprzyjaciela pociągnąć. Waliła szlachta z Wołynia i z dalszych jeszcze województw, taką nienawiść rozpaliła we wszystkich duszach straszna wieść o podniesieniu przez nieprzyjaciela świętokradzkiej ręki na patronkę Rzeczypospolitej w Częstochowie. Zaś kozactwo nie śmiało stawić przeszkód, bo nawet w najzatwardzialszych poruszyły się serca i zresztą samo było od Tatarów zmuszone bić przez posłów czołem królowi i po raz setny przysięgi wierności ponawiać. Groźne dla królewskich nieprzyjaciół poselstwo tatarskie pod wodzą Subak-Hazibeja bawiło w Lwowie, ofiarując w imieniu Hanowym 100 tysięcy ordy na pomoc Rzeczypospolitej, z której 40 tysięcy mogło zaraz spod kamieńca w pole wyruszyć. Prócz poselstwa tatarskiego zjechała i legacja z Siedmiogrodu dla prowadzenia wszczętych z rakoczym o następstwo tronu rokowań, bawił i poseł cesarski, był nuncjusz papieski, który razem z królem przyjechał. Co dzień nadjeżdżały deputacje od wojsk koronnych i litewskich, od województw i ziem z oświadczeniami wierności dla majestatu i chęci obrony do upadłego, najechanej ojczyzny.